Mówisz tutaj Ewie, że grała. Czy ta jej relacja z Kamilem też wydaje ci się podejrzana? Tak, jeżeli chodzi o relacje z Kamilem i z Natalią, wydają mi się to podejrzane relacje. Ja pamiętam taką sytuację, jak Ewa opowiadała swoją historię życiową i później ja do niej podeszłam zapytać się o niektóre rzeczy i rozmawiałam z nią o tym, jak, nawiązując do jej historii życiowej, którą wysłuchałam oczywiście, zapytałam się o sytuację z Kamilem i z Natalią i powiedziała, że jeszcze nie wie, że jeszcze nie wybrała. To była taka informacja, którą mi przekazała, było widać, że jest po prostu niezdecydowana i ciężko mi jest w ogóle powiedzieć, czy to jest prawdziwe. No jak dla mnie to jest gra po prostu. Jak dla mnie to jest nieszczere i to nie jest jednak możliwe, że osoba, która dopiero co wchodzi do programu, tak, ma takie relacje z jakąś osobą. No mi było, pomimo tego, że jestem osobą otwartą, że jestem osobą pozytywnie nastawioną, to było mi ciężko to zrobić, więc jakby ja traktuję relacje Ewy jako grę i taktykę na ten program.